Witajcie moi fani, w dzisiejszym odcinku pokażemy, jak się zdejmuje pierścień, bo chyba będziemy felgi wymieniać. Chyba na pewno. Już odkręciłem zawór. Leci, leci. Dwie minuty leci. Więcej nawet. Jeszcze na połowie. Ale w pierścień wycisnął? No może w pierścień cisnę. Czy w oponę? W pierścień. A może w oponę cisną? To trzeba z dwóch stron jakieś drzewa położyć. Czy jakiego buca na pierścienia. I już zgasło. Dotknij palcem ekranu. A, teraz tak. No, próbuj cisnąć. Nie, to na nic. Żeby ten pierścień, Mariusz, z tamtego środkowego, wiesz, o ten pierścień już odszedł mu trochę. Tylko żeby ten pierścień, kurwa, cisnął. Ten trzeba wyciągnąć, ten tu poszedł. Ja wiem, ale ten niech on podciśnie. O. Czy nie? Nic nie poszło. Poszło. Nie poszło. No jak nie poszło? Zobacz ile. Ile poszło od tamtego, widzisz? Ten dolny trzeba wcisnąć, a ten górny zostawić. Patrz, opona już zeszła, Witek. Już teraz zeszła, tak. Już. I teraz młotem trzeba stuknąć w pierścień. Już. Teraz pierścień, żeby działać. Coś mi się nie odzywa. Rusza. Tak? Tak. Idzie. Poszedł. Dobra. Dobra, jak to może być bez... Teraz o... Śrubokręt. A śrubokrętem to złamiesz, tu trzeba dobre łyżkę. Dobra, dobra. O, człowieku, to idzie. Śmiało. Tylko kurde, boję się, żeby mi nie wystrzelił. No to z tej strony se stań, tylko głową w łyżkę nie pierdolnie, tak jak ja. Muszę się dziubnął. No dobra, teraz podłóż ten mały młotek i dalej, będzie ci się... Pomału, pomału będzie podchodzić. O. On ci nie strzeli, nie bój się. Przy dobijaniu najbardziej strzela. Przy pompowaniu też. Musowo dobrze obić i dopiero... Ja nigdy nie robiłem takich rzeczy. No nie wiem, no te pierścienie podobno lubią strzelać. No to ja wiem, bo ja to... Pietra nie chcę tym dostać w zęby. Nie dostaniesz, nie bój się. Na moją odpowiedzialność. A co mi twoja odpowiedzialność, jak będę szczerbaty? Za dentystę cię zapłaci. Tak. Zaprowadzę cię do tego ruskiego tego. Dentystę. On Kazikowi w przeciągu... dwóch dni dolne szczękie zrobił. I tylko ja zapłaciłem za górne 2800, a on za 400 dolne mu całe zrobił. Kameruj, a nie tam trawę. A co tu kamerować? Faktycznie dentysty nie trzeba będzie. No i ten ci do góry zejdzie ładnie. Ja wiem, czy tak ładnie. Ładnie, ładnie zejdzie. Ładnie. O. I tu, panowie, jest taki warkocz, warkocz gumowy. Widzisz, jakie gabelsy mądre? No. I ten warkocz gumowy uszczelnił.
Tak. I dlatego było bezdętkowo. A jest bezdętkowe? No. Tak. Mówiłem ci, że jest guma, tak. No nie wierzyłeś. No skąd? A skąd ty wiedziałeś, że tam jest no guma? No bo a co by innego było? Jak masz pierścień i nie masz dętki, to musi być guma. Jakby z silikonem by zaleli, raczej nie, no bo pierścień... I tak myślałem, że jest gumowa podkład. No i już wiesz, jak się bezdętkowe... To tu chodzi o to, żeby ciekawość twoją zaspokoić. Jak to zrobione? Czy dętkowe, czy bezdętkowe? No jednak bezdętkowe. Jednak Niemiec to je Niemiec. Tu już skorodowane, a to ciśnienie tam. Tak. Guma, guma też. Nie, to po prostu takie... No takie, żeby lepiej po nas chodziła. Siuwak taki. No i już tu opona cała już teraz powinna zejść. Te pierścieniowe są pod tym względem lepsze, że sobie każdy chłop może na podwórku z pomocą łyżki do kejsa rozmontować i zmontować. A tak musisz jechać do zakładu. Co, zmienisz tak sam? Tak, dawaj kurwa dwa łomy i przyjedzie jutro i przywieź opony, ja ci ją zarzucę. I zdejmij i zarzucę. A jak maszyny nie było, to jak robili? Dwa łomiki i to pasto nasmarowo, kopsiłki poszła. Tutaj mamy uszczelnienie, korek spustowy. No i dobra, to tyle. Zobacz, jak to skorodowane. Już tego tak nie czyści. No to jest mocno skorodowane. Trzeba by dętkę zakładać. No bardzo. Tutaj nawet gdzie ta uszczelka i dlatego przepuszczało, bo tu tędy troszeczkę i po trochę uciekało. Ta guma już nie dociska i to wiadomo.